Już. Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. Godzina 20:49. Witam was wszystkich, moi drodzy. Tutaj Jackie, sam ze mną jak zwykle Janet na kolejnym naszym podcaściku. Hej, hej, hello. Hej, hej, hello. Dzisiaj mamy dwa tematy, ale o dziwo spokojnie. Dzisiaj będzie dość krótko, ponieważ pierwszym z nich będzie upadek recenzji, a drugim będzie o filmowości gier. Więc tak, od czego byśmy tutaj zaczęli? Dziennikarze nieumiejący grać albo się nie zna, albo nieznający się na tym, co piszą o swoich odczuciach. O, to akurat był według mnie temat bardzo, bardzo dobrze przewałkowany też u takiego jednego youtubera, między innymi u Kiżaka. Przede wszystkim chciałbym... Przepraszam. Jak chcecie, to możecie też bardziej się zapoznać z tematem, ale jeżeli już o to chodzi, to my możemy zacząć. Także... Dużo dziennikarzy zagranicznych, na przykład IGN, kompletnie nie umieją grać. Ale nie tylko IGN, bo tak samo Filmweb to nie umieją, albo ci nie znają, nawet w grach dla dzieci. Już nie wspominając o jakichś grach typu Mass Effect, te na przykład Duma, bo kompletnie nie umieją grać, ale robią recenzje potem. Ale ty sobie zdajesz sprawę, dlaczego właśnie tak jest. Od kiedy gry stały się bardzo dochodowym narzędziem, zaczęło się tworzyć naprawdę wiele osób bądź redakcji, które próbują bądź próbowały jakby wczepić się w ten nurt, w ten okręt, który płynie razem z tymi grami, żeby choć troszeczkę naczłapać się tych skarbów i wszystkich nagród, które zauważyli, że gry zdobywają. Tylko no, niestety jest jeden problem. Bo tak jak powiedziałaś, do takich serwisów jak IGN są zatrudniani ludzie, którzy w ogóle nie mieli jakiegokolwiek kontaktu z jakimikolwiek grami. To są zazwyczaj ludzie albo w świecie filmów, albo to są jacyś aktorzy, ewentualnie blogerzy. A umówmy się, blogerzy też jednak bądź co bądź mieli jakiś kontakt z grami, a gry już to nie jest tylko Tetris albo Tomb Raider czy inne tego typu produkcje. To jest już naprawdę duże spektrum. To jest tak jak z filmami. Przecież nie masz tylko komedii, masz jeszcze czarne komedie, thrillery, filmy animowane, dramaty, historyczne, biograficzne itp. itd. Kostiumowe. A, no tak, tak, tak. Masz rację, jeszcze są kostiumowe. Ogólnie albo rzeczy, akcje, filmy. Ogólnie rzecz ujmując, gry stały się takim samym ogromnym medium, bardzo dochodowym, tak samo jak filmy. Albo nawet i większym. Dlatego coraz więcej w tym momencie wzrastała ilość redakcji i ludzi, którzy się niby tym zajmują, a tak naprawdę nie znają się na tym, bo większość recenzji, które kiedyś tam czytałem, to można byłoby podsumować słowem: no fajna gra, super mi było i koniec. Bo to nie jest recenzja. To jest tylko napisanie o odczuciach, a sama recenzja musi być... musi zawierać pewne elementy, jak również krytyki. No i nie tyle tego, co przeszedłeś, ale również i samych odczuć czy błędów. A mi się podobało, co powiedział kiedyś Arkadikus, że gry powinny być obiektywne, techniczne, a nie subiektywne o twoich odczuciach odnośnie gry. Tak. Tak jak niektóre filmy. Chociaż nie, z filmami troszeczkę jest inaczej. Bo mając do czynienia z filmem, też mamy do czynienia z czyjąś konwencją. W sumie tak jak z grami, ale filmy troszeczkę inaczej odbieramy niż gry. Innymi bodźcami. Jeżeli mógłbym oczywiście tak nazwać. A druga rzecz, to ostatnio trafiłam na takie stwierdzenie, że w recenzji też powinno być napisane, co wyróżnia tę grę na tyle innej gry, innych gier. No bo, no tak, tak, bo jak też recenzujesz coś, to generalnie mogą być, albo
wiesz, muszą być jakieś porównania do czegoś jeszcze konkretniejszego. Tak między innymi przecież było i z Mass Effectem, który też porównywany był do innych gier. Ponieważ nie był jednym z nie był pierwszym RPG-iem, który był na rynku. Ale był jednym z takich pierwszych bardziej action RPG, jeżeli miałbym tutaj to tak nazwać. Chociaż nie wiem, czy to jest poprawna nomenklatura. Ale dobra. Możemy przejść może ale do w sumie to jest podobnie, że się nie znają z filmami. Tak była drama w tamtym roku z Raczkiem, tym recenzentem, jak komentował film Chłopi, że z generatora AI. A tak naprawdę to się mylił, bo się nie znał na animacjach. Bo to była tak zwana stylizacja. No i, ale to akurat jest dość rozpowszechniona wiedza. I większość ludzi, których znam, wiedzą, że nie stylizacja. Jest to dość często stosowane w filmach. Wiem, tylko dlatego mówię, że dla mnie to jest słabe, czy też są recenzenci właśnie od filmów, co się też nie znają, na przykład na gatunku typu animacji, a się wypowiadają i recenzują. Tak właśnie tak powiedziałam o tym Raczku. Ja na przykład, jeżeli faktycznie coś oceniam, bo to już nie mogę tego nazwać recenzją, tylko moją oceną, to jednak muszę wiedzieć, co konkretnie znajduje się w danym dziele. Nie zabieram się za coś, jeżeli nie jestem tego pewny, bądź nie mam o tym konkretnej wiedzy, bo ja właśnie wtedy mogę walnąć taką głupotę, przez którą ludzie nie będą mnie odbierać poważnie. Więc możemy to tak na tym zakończyć, że w tym momencie dziennikarze są bardzo, stają się bardzo niewiarygodni w tym, co oni w ogóle mówią na temat gier. Czy nawet w filmach, artykułach i tak dalej, więc najważniejsze jest to, żeby weryfikować akurat takich ludzi. Więc jeżeli też tym się zajmujecie, to koniecznie mówcie o tym, bo to potrafi naprawdę wielu ludzi wprowadzić w błąd. Naciski wybrawki. Ale potem mamy takie akcje, że recenzja, znaczy krytyków, oceny średnie super, nie wiem, 9 na 10, a ludzi słabe. Albo na odwrót. O tym mówię, że to po prostu jest wielce niewiarygodne. I albo sam musisz się o tym przekonać, albo poszukaj kogoś, kto faktycznie będzie mówić prawdę. A to akurat staje się dość trudne. Okej, to w takim razie przejdziemy sobie do nacisku wydawców. Co możesz powiedzieć mi na ten temat? Że często jest tak, że duże firmy wręcz szantażują dziennikarzy i recenzentów. Czyżbyśmy wracali do sprawy z... Kurczę, jak oni się nazywali? Sweet Baby, o! Tak, Sweet Baby. Nie tylko, a na przykład... Bo tam akurat jedna z nich, jedna z przedstawicielek tej firmy powiedziała wprost, że jeżeli chcecie, żeby ta gra była zrobiona, to musicie ich zaszantażować. Świetny poradnik. No, ale na przykład pamiętasz sprawę w tamtym roku Nexosa, Kiszczaka i tak. Roka i Borysa. Kiszaka, że nie powiedzieli Kiszczaka. I powiedzieli negatywnie o krach Microsoftu. Nie tylko. To na czarną listę. Nie, bardziej tu chodziło o Bethesdę. Chodziło o Starfielda. Nie tylko, bo Blizzarda też o Diablo poszło. I też o te gry. No, i Redfalla, bo ten Borys i ten Rok negatywnie zrecenzowali Redfalla, to też dostali czarną listę Microsoftu. A tak a propos, sorry, że trochę odbiegam od tematu, ale już niedługo Diablo 4 będzie mieć już rok, czyli minie rok, odkąd przepłaciłem moje 350 zł. I w Game Passie jest. Weź mnie, wnerwiaj mnie. Nadal żałuję tych 350 zł. A mógłbym wydać na przykład na dwa Helldiversy. Mniejsza. Microsoft Polska. A powiedz mi konkretnie, co stało się z tym Microsoftem. Dlaczego akurat tam była akurat ta drama? W jakiej sprawie? W jakiej grze?
to mówię, że z Microsoftem to chodziło właśnie o te Diablo, bo Nexus krytykował ten Kiszczak, czy jak my tam też krytykował, nie tylko Starfighta, Rocky Boris. A co to jeszcze z tych nacisków wydawców, to śmieszna sprawa teraz z tym Los Angeles Times a Disneyem, bo chodziło o to, że ci z Los Angeles Times w 2017 roku napisali artykuł o defraudacji finansowej Disneya w parku w Anaheim, chyba Kalifornii. I Disney dał dziennikarzy tych Los Angeles Times na czarną listę, że nie zaprasza ich na prasowe pokazy filmów Thora Ragnaroka i też tego... Bo bali się negatywnych recenzji. No to Gwiezdne Wojny i Ostatni Jedi. I ci dziennikarze to musieli iść z własnych pieniędzy na normalny pokaz do kina, a nie ten prasowy. No tak. I opisali o tym, a Disney udawał głupio, że to musiała być jakaś pomyłka, że napisali o tej defraudacji, bo nie było defraudacji i tym podobne. Czyli idąc zasadą, jesteś z nami, jesteś przeciw nam. A jak chcesz iść na pokaz, bierz własne pieniądze, my ci nie damy, essa. To jest taka typowa zagrywka korpo. Ale to samo te z tym dziennikarzem, co był z GameSpota, że też mu Sony nie tylko naciskało na dobre oceny, bo inaczej tylko zwolnili z redakcji. Bo inaczej nie dadzą kodów i reklam. No rozumiem, czyli po prostu wóz albo przewóz. Tak. No nic. A o co chodzi z tym przepłaceniem influ? Chodzi mi o to, że zaprasza się na przykład influencerów na pokaz filmu, gry, serialu, a oni opowiadają pozytywnie o tej grze. Albo na przykład dadzą dosłownie pieniądze za płatną reklamę. Dobra, już wiem, o co chodzi. Było coś takiego. Tak, bo z tego co wiem, to jest dość często praktykowana zagrywka. W Hearthstone'ie też tak było i w innych grach. No ale w sumie to co im się dziwisz? No dostają za to pieniądze, więc czy powinniśmy ich aż tak winić? Tylko, że damy te słabe w sytuacji, jak było z PewDiePie'em i jak wychodziło w 2016 Dzień Mordoru, że wielu influ nie napisało w opisie, że płatna promocja. I potem mieli jakieś kary pieniężne. Albo na przykład, kiedy youtuber jest taki... Chodzi ci o te umowy, tak? No, albo na przykład są youtuberzy jak Ankreczo, co jadą po korporacjach growych, albo na przykład Actman, a potem dostają takie zaproszenie na luksusową imprezę z Paydaya 3, gdzie mogą konkrać wcześniej i dostają gadżety typu mackę i potem chwalą grę, a gra wychodzi słaba. Przepraszam, i to jest takie... jeśli miałbym powiedzieć... Przepraszam, że ci przerwę. Ale jeżeli miałbym coś powiedzieć na ten temat, to nie podoba mi się za bardzo ta sprawa. Już. Ale mi się w ogóle nie podoba, że taka hipokryzja, że jadą po różnych grach i nawet nie przeproszą, że wprowadza ludzi w błąd, że kupujcie Paydaya 3, a gadali tak, bo zaprosili ich do Chicago, nie, do Nowego Jorku, na taką zamkniętą, luksusową imprezę z drinkami i w ogóle. Jeżeli chodzi o te umowy, to nie wiem, czy pamiętacie taki poprzedni podcast, ale związany z Disneyem i z tymi umowami o sezony, to tutaj występuje bardzo podobne zjawisko.
Nie jest opisane po prostu, że ta recenzja generalnie miała być, no wiecie, w danym, jak to, jakby to ująć, duchu konwencji. Nie było, tak jak powiedziałaś, Janet, nie było tam w ogóle opisane, że ta recenzja miała być swobodna czy coś. Albo po prostu nikt tego nie doczytał. Ale ta bądź, jeśli chodzi o umowy, to nawiązuje też do niedawnej afery z Marvel Rivals Grom. Tam dosłownie, jeśli podpisywałeś się na beta testy. A to jako też streamer, słyszałem. Ja też właśnie chciałem, bo szczerze mówiąc, ja po pierwsze bardzo lubię Marvela. Nie mówię o tych bardziej, jak to się mówi, serialach dla dzieciaczku, bo czasami to potrafi być naprawdę krwawe. A druga rzecz, bardzo często grałem w Overwatcha i Marvel Rivals było, jest dla mnie takim może troszeczkę ulepszeniem konwencji, którą dał Team Fortress 2, no i Blizzard. A tak swoją drogą to TF też niestety jak na razie dogorywa, ale może kiedyś o tym jeszcze opowiem. Ale co do Overwatcha, to w regulaminie było zakazywane porównywanie do innych gier, satyryczne komentarze i ogólnie negatywne komentarze. A potem jak się to rozeszło, to ta firma od tej gry przepraszała i gadała, że och, przepraszamy za sprowadzenie w błąd, nieporozumienie, ale nie zmienili regulaminu. To prawda. Tylko powiedz mi, dlaczego? Tylko powiedz mi, dlaczego nigdy nie mówi się do końca wprost, jak... Dobra, jak ty na przykład idziesz do pracy, no to chyba masz tam jasno opisane, na jakich warunkach pracujesz i że się z tym zgadzasz. A tu z kolei mamy do czynienia z zabiegami, które dosłownie nam pokazują, że wszystko wymijają. I albo te najważniejsze punkty są opisane na samym końcu. Co jak dla mnie jest bynajmniej nie w porządku, ponieważ właśnie z tego wychodzą takie nieporozumienia. Albo i tak, ale... Tak, ale i tak dla mnie to jest słabe, że nie możesz nic negatywnie powiedzieć, bo inaczej to cię zbanują albo co. Banują? Zakażą. Gorzej, oni się skancelują, wyzywają cię od nazistów, faszystów, wie, jesteś jakiś tym. Tak samo, ale to tak samo, nigdy nie zapomnę afery z grą Anthem, że jeden youtuber, co był w programie tym partnerskim EA Creative, zrobił negatywny film o tej grze, to EA kazało mu usunąć ten film i go dali na czarną listę, wyrzucili z tego programu, a gadali takie słowa, że chcemy szczerych materiałów i opinii graczy. Że my tego nie chcemy, ponieważ szkodzi to naszemu PR-owi. Skąd my to znamy? Tylko, że często... Właśnie z tym info to też i przerzuciliśmy się też do dziwnych regulaminów. Bardzo szybko. Ale przez to z tym info i nie tylko to tracisz na autentyczności. No to właśnie o tym mówiłem. Po skąd wiesz, że gra na pewno dobra, a nie na przykład opłacona, że masz tak katać. Tak, tak, o tym właśnie mówię. To jest tak jak w biznesie. Jeżeli nie masz jakiejkolwiek wiarygodności, to nikt z tobą nie będzie a. robić interesu i b. nie powierzy ci na przykład swoich pieniędzy czy zasobów. A tutaj mamy właśnie do czynienia z naprawdę szkodliwym czarnym PR-em. Dla nich samych oczywiście, a to nie przyciągnie inwestorów. Oni prędzej czy później, oni sami w tym momencie się pozabijają o to wszystko. Ale to jest... przez to na przykład nie chce mi się aż tak czekać na Marvel Rivals, bo to też trochę Rivals pokazuje, że oni nie wierzą w swoją grę, że będzie dobra, skoro zakazują porównań i czegokolwiek negatywnego. To też jest błąd, a
Według mnie to powinno być ocenione przez graczy, a sami twórcy powinni być konsekwentni w opiniach, które im dają. Nie mówię tu o trollach, nie mówię tu o wiecznie negatywnie nastawionych ludziach, bo takich nie bierzemy w ogóle pod uwagę. To są zazwyczaj ludzie zgorzkniali, ewentualnie ci nastawieni krytycznie na wszystko na nie. Więc takich nie bierzemy pod uwagę. Ale to też jest byłoby być po prostu konsekwentnym, jeżeli chodzi też o to, że no wiadomo, że jak tworzysz grę, to mogą być błędy. Ale też jest słabe to, jak z tym Anchor, czy na przykład, że tak jedzie po różnych firmach, wytyka im błędy, nawet naszych redów, a chwilę potem chwali w ciemno Paydaya 3, bo był na imprezie zamkniętej, luksusowej, i jeszcze nie przeprosi, jak ludzie mu to wytknęli, no wiesz, że gra niekrywalna. Wiesz, dostał pieniądze, był na tym pokazie, no wiadomo, jak to się skończyło. No i przecież sama, no i sama przecież widzisz, jak to później wygląda, no. Co ci mogę powiedzieć? Wiem, ale to tak samo jak były te władze pierścieni, pierścienia władzy, że zaprosili tych influ na zamknięty pokaz odcinków i wychwalali, a to w ogóle nie są fani władcy pierścieni, nigdy nie mieli w ręce książki. Fakt. I prawdopodobnie, nieprawdopodobnie, na pewno nie korzystali z materiału źródłowego. Oglądałem parę tych odcinków, albo raczej no streszczenie ich od spalonego popcorna. Swoją drogą polecam wam gościa, to jest kanał recenzujący m.in. seriale na Amazonie, na Netflixie i tak dalej. On ogólnie przemiela wszystkie te najnowsze produkcje, które się dotychczas pojawiają. Także polecam wam spalonego popcorna zobaczyć. No dobra, to co my tu jeszcze mamy? Prawdziwi recenzenci się przebranżawiają. A o co w tym konkretnie chodzi? Chodzi mi o to, że na przykład jak już trafię na recenzenta, co cię pokrywam z moją opinią o różnych firmach i tak dalej, to nagle oni porzucają fach recenzencki. I to mnie trochę smuci. Tak na przykład bardzo lubiłam oglądać takiego kanadyjskiego youtubera o kreskówkach Paleostino, i on od zeszłego roku całkowicie porzucił robienie filmów YouTube na rzecz streamowania na Twitchu, a przez to też już przestałam go oglądać. Niby obiecywał, że wróci, zrobi podsumowanie roku animacji i nie zrobił. Albo tak samo Dem. Dem też robił fajne recenzje, to cię przerzucił na kołce z Bronxu. I to mnie trochę smuci. No ale to też nie powinno cię smucić, bo on po prostu przerzucił się na coś, co jest bardziej rentowne, to jest raz. Nie wiem, tylko mnie smuci ten... Poczekaj, ja ci rozumiem, że się przebranżowiłem, ale to też chodzi o samą presję. Bo zauważ, że też od recenzenta, od człowieka, który sprawdza tę produkcję, ufa mu bardzo wielu ludzi. I niektórzy mogą nie wytrzymać tej presji, albo tego, że mogą zostać skancelowani, albo tego, że mogą zostać wyzywani, albo co gorsza, nawet mogą grozić jemu i jego rodzinie. Co tam jeszcze? No, względnie teraz bardzo dużo recenzentów jest dość niewiarygodnych, tak jak powiedzieliśmy sobie to przed chwilą. A to głównie przez firmy, które zatrudniają ludzi, którzy ani trochę nie znają się na swoim fachu. Więc automatycznie ci, co próbują wykrzesać z siebie jakąkolwiek krytykę, albo naprawdę wiedzą, o czym mówią, to i tak ludzie im nie uwierzą, dlatego że odpowiedzialność jest za duża. Wiem, tylko że tak, to mnie smuci, że jest coraz mniej osób do oglądania czy czytania prawdziwych.
Ja wiem, tylko tutaj wchodzimy w taki lekki dysonans poznawczy. Ludzie w tym momencie, jak już zauważyli, że jeden, drugi, trzeci gada od rzeczy, to już zaczynają tak za bardzo nie ufać tym innym, którzy próbują jakoś merytorycznie to wszystko wytłumaczyć. Chociaż daje się zauważyć pewien trend. Ludzie zaczynają już weryfikować w tym momencie ludzi, którzy, no wiesz, recenzują cokolwiek. Już nie idą po prostu tak na ślepo. Może to jest jakaś nauczka. Może to jest jakieś dla nas ostrzeżenie, wiesz. Żeby jednak mieć już bardziej na baczności, bo umówmy się, jesteśmy w bardzo luksusowych czasach dla ludzkości. Prawie wszystko jest dla nas przychylne. Tylko jest pewien problem, bo jeżeli wszystko jest dla nas dobre, to my też nie zauważamy pewnych złych rzeczy czy nieprawidłowości. I tu właśnie dlatego myślę, że taki bodziec był dobry przede wszystkim dla graczy, ponieważ to im pokazało, że nie wszystko złoto, co się świeci, i będą o wiele bardziej krytyczni prawdopodobnie w przyszłości dla tego typu zagrywek. Więc jak najbardziej to według mnie było dobrym impulsem dla nas jako graczy, jako ludzi, żeby o wiele bardziej podchodzić krytyczniej do tego, co robią ludzie tworzący gry, filmy, seriale, wszystko inne. Zgodzę się. Okej, okay, to skoro tak, to skąd mieć na to wszystko czas i pieniądze? Piękny temat, prawda? Mnie to wkurza, że często jak gadam z ludźmi o recenzjach, to często ludzie mówią: nie słuchaj recenzji, tylko doświadczaj samej. Tylko powiedz mi, skąd mieć czas na przykład na wszystkie gry, no jak właśnie. Teraz to druga to trwa po 100 godzin. No właśnie, i tu chciałbym odnieść się do tego, co powiedziałem 2 minuty temu. Czym dla ludzi są recenzenci? Co ty mogłabyś, Janet, o nich powiedzieć? Kim dla ciebie jest recenzent, youtuber, czy ogólnie ktoś, kto te gry sprawdza? Albo film. Ktoś, kto mi daje wskazówki, na co warto zwrócić uwagę, a co szkoda czasu. Tak jest, on jest takim dla ciebie przewodnikiem, przyjacielem. Kimś, kto zaprowadzi ci i pokaże ci, co tam w ogóle jest i czego się obawiać. To jest, no, to tak jakbyś był przewodnikiem w muzeum albo na wycieczce. Pokazujesz im, o, tu jest ładna góra, tutaj jest bardzo piękny las, tutaj rozegrała się jakaś historyczna bitwa, tutaj jest ruina zamku, który został zniszczony podczas jakiegoś oblężenia. To jest opisywanie. Na przykład też mówisz o tym, co dokładnie się działo, swoje odczucia i tak dalej. Recenzenci też są właśnie takimi ludźmi. Tylko że nie tylko swoje odczucia opisują, ale powinni też opisywać to, co jest dobre i jakie są nieprawidłowości w danej produkcji. Nie tylko gier, ale również i filmu. I skąd mieć na to wszystko czas i pieniądze? Większość z nas ma pracę, ma rodzinę, ma na przykład, nie wiem, mieszkanie na kredyt, na utrzymaniu i wiele innych rzeczy, które zajmują nam głowę. I tym właśnie są recenzenci właśnie dla takich ludzi. Bo nie wszyscy, tak jak ty powiedziałaś, mają czas obejrzeć wszystkie najnowsze seriale Netflixa czy Amazona, albo gry. Nie wszyscy mają czas, żeby ograć na przykład najnowsze gry od EA Sports, albo jakichś innych większych wydawców, ewentualnie gier indie, czy starszych gier. Ponieważ obowiązki niestety jednak są ważniejsze i nie zostaje tak dużo albo czasu. Dlatego właśnie tacy filmy. Ludzie dla nas, takich zwykłych graczy, zwykłych ludzi, tacy recenzenci są dla nas taką małą wskazówką. Dla mnie właśnie taką wskazówką były bardzo wczesne gameplaye z 2008-2010 roku, jak na przykład oglądałem swego czasu Spider-Man Shattered Dimensions Ultivolta. To ja wiedziałem, że chciałbym zagrać w tę grę, ponieważ bardzo lubię Marvela. Plus swoją drogą ja uwielbiam akcyjniaki i bijatyki.
Ale to tak samo też skończy czas na wszystkie filmy w kinach. Jak co drugie to trwa 3 godziny. To po to są właśnie tacy ludzie. Oni nam wskazują drogę, oni nam... Może nie tyle, co dają to nam na tacy, co mówią też w swoim imieniu, swoim nazwiskiem, swoim wizerunkiem, że coś na przykład jest złe, żebyście mogli zobaczyć, sami się też przekonać. Przede wszystkim ludzie nie zapominają o tym, że ludzie też, podpisując pewne umowy i mówiąc takie rzeczy, jak na przykład o, to jest fajne, o, to jest złe, mówią to swoim nazwiskiem, swoim imieniem, reputacją, którą robili przez te wszystkie lata. Tylko że większość tych największych to po prostu nie obchodzi, albo po prostu okazuje się, że ten człowiek, którego oglądaliśmy przez tyle czasu, może okazać się chciwym, za przeproszeniem, gnojkiem, który jak tylko zauważył naprawdę dużą ilość kasy, wyrzucił wszystko, co do tej pory budował, i później wychodzą nam właśnie takie machlojki. A potem większość ludzi nie, zaczyna już naprawdę nie ufać innym recenzentom i tworzy się po prostu taka pustka. Ale to tak samo, jeszcze co do gameplayów, to ja nigdy nie zapomnę, kiedy Sims 4 wyszły i Rock tak robił serię z tych Simsów, że wycinał braki w grze, że aż w pewnym momencie to śmieszne było. Jak na przykład mówił, że o, muszę naprawić kibel i że każe naprawić, a potem okazało się, że nie da się, nie ma takiej opcji i został taki zepsuty kibel, bo nie było mechanika w grze. Nie mechanika, hydraulika. No hydraulika, ale wiesz, o co mi chodzi, z tymi gameplayami to też już nie było, że to stają takie gry albo trochę inaczej niż ludzie, albo wycinają i cenzurują ci youtuberzy, pokazując grę, ukrywając braki. To też jest słabe. Obecnie... Albo jak na... Tak, bo nie wiem, czym to wtedy miało służyć, jak nie było takich umów. Może tam jakieś lata temu, albo były, tylko my o tym nie wiedzieliśmy. W każdym bądź razie, wiem, że... pokazywanie braku po prostu to jest też trudne, ale z drugiej strony na przykład on, no właśnie, taki Rok albo inne dostają pewne umowy, no i możliwe, że mogą też dostawać i profity za każdą sprzedaną grę. Nie jestem pewny, czy to o to chodzi, ale tu po prostu chodzi o to, żeby to sprzedać. Kolejna rzecz jeszcze, którą zapomniałam wspomnieć, to tak zwane przewodniki po recenzjach. Chodzi mi o to, że jak wyszła Dragon Dogma 2, to dużo youtuberów, recenzentów dostało przewodniki o grze i nawet nie musieli grać, bo tylko poczytać ten przewodnik to i na tej podstawie tragiczne. Robić film. To tak jakbyś teraz dawał maturzystom streszczenie lektur, żeby nie musieli w ogóle czytać. Także... Tu już w takim wypadku taki człowiek dla mnie jest skreślony, bo jest cholernie niewiarygodny. Za chwilę się chyba zdenerwuję. To chyba lecimy dalej, bo to już naprawdę za chwilę będą obrzucane bardzo, będzie rzucane naprawdę negatywnymi słowami. Review bombing. To jest jeszcze bardzo dobre zjawisko. Dragon's Dogma już tego doświadczyło. Możesz opowiedzieć ale o czymś więcej. Ale czy to ma w ogóle sens? Moment. Takie masowe, negatywne... Już. Możemy kontynuować. Review bombing. Nie wiem, czy ma sens, bo co to daje, że zasypią ludzie negatywnymi recenzjami gry, albo film, albo serial. Wiesz co? Akardin ma poniekąd cel. Chodzi po prostu o to, żeby ludzie też zobaczyli, żeby wydawcy zobaczyli, że ludzie są do pewnego stopnia niezadowoleni i jest to pewna forma protestu. Znaczy była to pewna forma protestu, ale później zaczęli ludzie to po prostu wykorzystywać i niszczyć to, co się po prostu im nie podobało, nawet jeśli
to nie było aż tak szkodliwe. No tak, ja wiadomo jak wszystko, ale review bombing pierwotnie służy do pokazania pewnego niezadowolenia, czy to graczy, czy to recenzentów filmowych, teatralnych. Więc jest to po prostu forma pokazania swojego niezadowolenia. Więc ale mnie zastanawia też na przykład, czy to ma sens, kiedy na przykład takie strony jak IMDb ograniczają, tak było z Władcami Pierścieni, Pierścieniami Władcy, że tylko poniżej 5 gwiazdek nie przyjmowali tych opinii ludzi. Albo na przykład wkurzyło mnie, kiedy wyszedł film Smoleńsk, to ludzie nawet nie na protest, ale dla zabawy dawali gwiazdkę tylko jedną temu filmowi, żeby był najgorzej ocenionym filmem na świecie dla Beki. Widzisz, to w tym momencie to, o czym mówisz, to jest po prostu debilizm. Tak jak powiedziałem, wcześniej to była forma protestu, ale później trolle internetowe zaczęły robić z tego swoją broń. Więc w tym momencie też niektóre korporacje, niektóre serwisy nie dopuszczały po prostu takich recenzji niskich, nawet jeżeli też były dość dobre, czy też niedobre, więc poszli po prostu w strategię ostateczną. Że wszystkie po prostu takie nisko oceniane zdania bądź oceny nie będą po prostu egzekwowane. Więc powiedzieli, że albo tak, żeby po prostu się z nimi nie bawić. Więc w tym momencie skrajność znowu zwyciężyła. I chęć po prostu pokazania, że jest się kompletnym downem. Ale to tak samo te łapki w dół YouTube ukrywa, bo też masowo ludzie różnym zwiastunom dawali łapki w dół. Ale to też jest głupota, no bo jednak te łapki w dół pokazywały ludziom, że faktycznie coś mogło być źle z tym, co oni robią. To jest jedna rzecz, a druga, no okej, no też to było wykorzystywane przez troli, ale czy to oznacza, że my koniecznie musimy to usuwać w ramach tego, że nikomu go nie chcemy urazić? Ale to właśnie o to chodzi, że jeżeli ludzie będą tak za delikatni, będą przyzwyczajani właśnie do czegoś takiego, no to nie będziemy mieć żadnych w tym momencie ludzi konkretnych, konsekwentnych i takich, którzy będą mogli sobie radzić z ocenami i też nie będą mogli tego ulepszać ani poprawiać, bo nie będą mieli odniesienia wśród ludzi, wśród po prostu widzów, oglądających i tak dalej, co mogliby poprawić? Takie to tak samo mi ręce opadły, jak ludzie odtrąbili zwycięstwo Review Bombing Head Drivers 2, ponieważ to było tylko połownicze zwycięstwo, że wycofali się skąd te Sony, ale jakoś nie przywrócili tej gry w tylu krajach, co wycofali. Wiem, ale zauważ, że jednak bądź co bądź było to prawidłowe wykorzystanie właśnie tego review bombingu. I jakiś skutek pozytywny przyniósł. Ale połowniczy, bo następne gry też mają te całe konto PlayStation, typu God of War, Ragnarok, Ghost of Tsushima. No rozumiem. Ale co nie zmienia faktu, że jednak po części się udało. No. Jak dla mnie, można byłoby jeszcze dalej próbować. Ale trzeba to niestety zrobić już tak naprawdę konsekwentnie. I z głową. Ponieważ tylko wtedy cokolwiek zmienimy. W innym wypadku pójdziemy w kolejną skrajność. I na ten moment będziemy skazani na właśnie takie paździerze. Jakim na przykład
Było to Senua Sacrifice 2 albo coś jeszcze innego. No, ale co do Senua, to chciałabym już przejść do drugiego tematu, czyli filmowość gier. Bo okay, to się najbardziej. Więcej scenek niż rozgrywki. Możesz nam opisać mniej więcej, co chodzi. Chodzi o to, że w tej grze ma tak tylko kilka godzin, a jest tak, że ciągle filmy wyświetlają się, a małe rozgrywki. I o ile w takich grach jak od Quantum Dream, typu Until Dawn, to spoko, bo masz wybory, gdzie ma być dalej fabuła i różne zakończenia. Tak na przykład to słabe jest w przypadku Hellblade 2 Senua Sacrifice, ponieważ ta gra opierała się na trudnych walkach, jedynka, i na tej presji, żeby nie zginąć, bo jej ręka czarniała. A tutaj to musisz się mocno postarać, żeby zginąć. Przeważnie w tej grze to masz tak, że truchtasz, słuchając inne postacie, albo oglądasz filmiki, a tylko kilka razy rozwiązujesz proste zagadki środowiskowe, albo walczysz. I to jest słabe. Jak to słabe? Znaczy wiesz coś... Bo... No mów, mów. Wolę, kiedy na przykład gra jest jak jedynka, że ciągle chodzisz, to walki są jakieś, a nie, że truchtasz i pół godziny słuchając drugiej postaci o jej historii życia. A, o to chodzi. Wiesz co? Ja bym jednak troszeczkę bronił tej filmowości. Wiesz dlaczego? Kojarzysz taką grę jak Until Dawn? No właśnie, może. Tylko, że te gry, co właśnie Until Dawn... Albo Detroit. Detroit. To one są fajne albo z tą filmowością. Among Us. Ale oni dają ci wybór, jakie decyzje podejmiesz w grze. Typu, czy zaufać tej postaci, czy to zrobić, czy wziąć ten przedmiot. A w Hellblade 2 nie masz tego. I to wkurza, że chciałoby się tam wybory. To nie dali. Nie dali? No nie. A masz kilka takich momentów, typu Senua musi zdecydować, czy zabić kogoś, czy darować życie. Czy zaufać i pójść za kimś, czy zabić i tym podobne. Albo czy zostawić miecz, czy nie. Szczerze mówiąc, to... To w takim razie, z tego co słyszę, jest to dość dziwnie zrobione. No właśnie to mówię, że dlatego ludzie się wkurzyli na te gry, bo jeszcze byłoby lepiej, jakby były wybory, tak w Detroit masz. Albo włączyć tam. Wydaje mi się, że to był albo zamierzony efekt, albo wiesz co, nie. Ja mam pewną teorię. Prawdopodobnie nie mieli czasu po prostu tego dopracowywać i chcieli jakby może pokazać po prostu moc całej tej grafiki. Mieli czas, po 9 lat robili. Okej, okay, no to w takim razie dlaczego to tak wyszło, a nie inaczej? Mam wrażenie, że oni się trochę zachłysnęli schematem taki jak jest w PlayStation grach. Tam też masz często tak, że masz walkę jakąś super epicką, potem masz chwilę, że chodzisz za jakąś postacią i gadasz, a potem masz otwarty świat z zagadkami. I tak samo czuję, że chcieli zrobić w tym Hellblade. Czyli chcieli po prostu zredukować pewne rzeczy, ale chcieli pokazać więcej, tak? Tak. Tylko z tego co słyszę, to nie za bardzo im wyszło. Tak.
A najlepsze jest to, że recenzenci jak jeden mąż chwalą tę grę, a podobne gry jak wychodziły kilka lat temu to miały 5 na 10. Tak na przykład The Order 1860 albo ten Rome, The Son of Rome, czegoś tak. No i widzisz, i powiedz mi, jak ludzie mają ufać czemukolwiek w takim wypadku? Jedyne te gry, to się opłaca w Game Passie, bo ja nie mam ochoty przedpłacić 300 zł za 7-godzinny film. Ja tym bardziej nie, uwierz mi. Jeszcze oszukiwali, pokazali, że ta gra na 8 godzin czyli, a ludzie przeszli w 6 godzin maksimum. No widzisz. Czyli w tym momencie próbowali już albo ludzi oszukać? Nie wiem już co ja o tym myśleć. Nie wiem co o tym myśleć. Szczerze, ja nawet tej gry nie widziałem, więc nie zamierzam aż tak się wypowiadać na ten temat. Nie wiem, Senua według mnie nie jest po prostu moim targetem. Nie jest po prostu grą dla mnie. A widziałem jedynkę. Hiperrealizm kosztem wydłużenia czasu produkcji i budżetu. To jest bardzo ciekawe. No w sumie to nie jest ciekawe, bo to w zasadzie było prawie to samo, co omawialiśmy jakiś czas temu. O grach AAA. W tym momencie, że wykładali naprawdę spore pieniądze, a niestety wychodził taki paździerz, że nie dało się po prostu tego tak dobrze ograć i po prostu dobrze ocenić. A ty co o tym sądzisz? Moim zdaniem to teraz trochę słabe, że teraz te wszystkie gry to na siłę silą się na jakieś takie ultra realizm, a na przykład czekamy dłużej na kolejne odsłony i kosztują 300-400 milionów. Tak ostatnio widziałem grafikę, gdzie były porównania oczu bohaterek Hellblade, Aloy z Horizona, tej Ellie z The Last of Us 2 i to trochę mech, że tam były takie mecha jak ludzkie oczy, a czekaliśmy tyle na te gry i tyle kosztowały. No widzisz. Nawet na to, jak było na przykład z PlayStation 3, 4 i 5, że na przykład na PlayStation 3 to dostaliśmy tej samej generacji 3 części Uncharted, na PlayStation 4 tylko 2 części i to samo te inne marki, że tyle się czeka, a mogliby mniej w to inwestować. Tylko, że najgorzej, że jak mnie inwestują, to zwykle zamykane są studia, jak Tango. Oni nie mieli w tej grze Hi-Fi Rush ultrarealistycznej grafiki. I widzisz, albo na przykład patrz na Nintendo. Oni to nie mają realistycznych i jakoś na tym dobrze wychodzą. No nie mają, ale No Nintendo akurat głównie działa, jak sama wiesz, w Japonii i Chinach, więc tutaj rynek jest dość specyficzny i ludzie są przyzwyczajeni właśnie do pewnego poziomu i pewnej grafiki. Więc tutaj ale mamy troszeczkę specyficzny rynek. Ale popatrz na przykład na Mario. Na całym świecie popularna marka i czy on jest realistyczny? Absolutnie nie. Albo Zelda. Ale pamiętaj, że Mario nie miał tylko jednej odsłony. Mario był przedstawiany na kilka sposobów. Tak samo jak Luigi. I sama ta marka też ewoluowała. I ma też jest stworzona postać pod różne gatunki gier. Wiem, ale wciąż mi chodzi o to, że na przykład takie Sony
to kiedyś miało różnorodność tych stylów gry, wyglądu, a teraz to wszystkie gry to ultrarealizm. Wiesz co, mi się po prostu wydaje, że ludzie w tym momencie ścigają się przed tym, kto zrobi lepszą, piękniejszą grę za największe pieniądze. Tak jak tu omawialiśmy poprzednio. I jak sama widzisz, ludzie się po prostu tym tak nachłapali, że prawie się już udusili. Co widać zresztą po nowych grach. Tak. Więc na tym chyba... Ten hiperrealizm już nie ma dalej w sumie co omawiać, bo i tak omawialiśmy go już wcześniej. Zatrudnianie aktorów filmowych. No to akurat według mnie nie jest jakoś zbytnio nieoczywiste. Bo do większości gier też się zatrudnia naprawdę dobrych aktorów. Ale dla mnie na przykład słabe jest to, że bierze się taką dużą twarz, jak na przykład Megan Fox, to Mortal Kombat. I ci aktorzy słabo grają dubbingowo i wyglądają tak dziwnie drewnianie twarz, a zamiast tego mogliby zatrudnić dobrych dubbingowych aktorów, to jak się wykryzna. Poczekaj, ja ci powiem dlaczego tak jest, bo to jest bardzo łatwe do wytłumaczenia. Dlaczego tak jest? Ile to razy nie mieliście tak, że jeżeli pojawiała się naprawdę jakaś gra albo film, występował wasz ulubiony aktor, a grał na przykład okropnie. Wiecie, w filmach też się to zdarza, ale troszeczkę mniej. Natomiast w grach w większości ci aktorzy też albo nie są graczami, albo są tak zwanymi niedzielnymi graczami. Po prostu tu chodzi o to, żeby przyciągnąć jak największą liczbę ludzi na premierę, żeby wiadomo co się zgadzało w Excelu. To też jest bardzo ograniczone myślenie i według mnie trochę nieprawidłowe. Bo na dłuższą metę to po prostu nam się nie sprawdzi w żadnym stopniu. A to i tak jest wykorzystywane nadgminnie. Tylko wciąż to smutne, że kosztem na przykład dubbingowych aktorów. Ale co koszty? W sensie, że są za duże czy za małe? Że za to, że zatrudnią takich aktorów z Hollywood, to nie zatrudnią dobrego dubbingowca i musisz się męczyć z tym drewnem w grze. Ale tłumaczyłem ci o co dokładnie chodzi. Wiem. Tu chodzi po prostu o to, żeby przyciągnąć jak najwięcej ludzi na premierę. Dlatego tak robią. A to, czy on będzie dobrze grał dla nich, to akurat niezbyt ich nie interesuje. Wiem, tylko mówię, moje zdanie, że szkoda tylko. Co jest błędem oczywiście, bo też dubbing potrafi zrobić swoje. Ponieważ wtedy człowieka o wiele dłużej po prostu przyciągniesz do siebie. Ja bynajmniej tak myślę. I w zasadzie jest to potwierdzone. Te gry, które mają naprawdę dobry dubbing, jak Gothic na przykład, albo Wiesiek, albo, nie wiem, Red Dead Redemption, GTA. Te gry, które miały nawet i obcy dubbing, a brzmiały naprawdę dobrze, posiadają ikoniczne teksty, posiadają aktorów, którzy naprawdę dobrze się czują w roli, jaką grają, przepraszam. Naprawdę dobrze czują się w roli, jaką odgrywają, potrafią naprawdę dużo zmienić. Oraz zapisać się na długie lata w historii, co pokazuje też nawet i Team Fortress 2. Przecież tam aktorzy to są takie legendy, powstają do tej pory o nich memy, makinimy, nawet kuźwa kreskówki. Do tej pory ludzie właśnie znają między innymi Team Fortressa 2, no głównie z memów, ale później tak próbowali w to grać, co, ale obecnie niestety atak botów uniemożliwia normalną grę. Więc tak, gry live action. To w sumie, taki bardzo pokrewny temat, co właśnie ta Senua's Sacrifice. Ale mnie to o tyle ciekawi, że wciąż
powstają te gry, a myślałam, że to relikt lat 90. A wiem. To było coś takiego. Był nagrywany film. Był nagrywany film. I na podstawie tego filmu później montowano to w taki sposób, aby wyglądało to po prostu na grę. Czyli że mogłeś na przykład wybrać postać, miałeś na przykład takie realistyczne zdjęcie. No i na przykład wybierałeś tą daną postać z... No właśnie, no, dobra, nie będę mówić z realistycznego zdjęcia, tylko po prostu ze zdjęcia. Czy to jest relikt przyszłości? Nie, po prostu... Znaczy... Poniekąd tak, ale to po prostu wyewoluowało w coś innego. Przepraszam. To wyewoluowało w coś innego, między innymi właśnie w te nasze... nawet i trochę Horizony... I inne Wolf Among Us, The Walking Dead, Detroit. Ale nie, wciąż powstają gry z takie właśnie z aktorami prawdziwymi i to od dużych studiów. Na przykład PlayStation kilka lat temu wydało Erikę, Square Enix też wydało. Oczywiście Erika to nie do końca jest z żywymi aktorami, bo tam jest też bardzo dużo elementów narysowanych i wrenderowanych, więc to ja bym to powiedział, że to troszkę nieprawda. Ale miałeś aktorów, że szli i wybierałeś decyzję. No fakt, ale umówmy się, że to nadal nie było do końca to, co było wcześniej. Tylko mam szok, że takie gry wciąż wychodzą. Dla mnie to... A wiesz co? Może to też nie jest do końca taki szok. Wiesz dlaczego? Może ludzie już po prostu próbują już starych formuł wrócić po prostu do tego, co było wcześniej, bo wiedzieli, że to było sprawdzone. I prawdopodobnie będą ludzie próbowali wrócić do tej formuły. I tak z uporem maniaka już chwytają się dosłownie tej brzytwy, żeby tylko już tak do końca nie opaść na dno. Może, bo nawet Square Enix wydało taką grę w tamtym roku, czy dwa lata temu jakoś, z takimi aktorami kryminalną. A, to. No, to też słyszałem. Ale wiecie co, mi się wydaje, że można byłoby kiedyś spróbować ograć taką jedną grę na streamie i byście sami mogli to ocenić. Ja chętnie operzę tę kryminalną, tylko uważaj na takie te blokady, bo kiedyś blokowali, ale przestali, bo spoilery. Spokojnie, to już się akurat przygotujemy. Ja nigdy nie zapomnę, jak wyszła też w 2020 taka gra o pandemii, co się nazywa The Complex. A nie Pandemic? Bo to było coś takiego. Nie, The Complex, że jesteś taką badawczynią w kompleksie badawczym w czasie pandemii światowej. Aha, w tym sensie. Jak dobrze pamiętam, to wyszło wtedy, kiedy był COVID. A, to mnie śmieszy. Że jaki mieli timing. Tak samo jak wypuścili nowy sezon Blood of Zeus wtedy, kiedy niedawno wychodził Hades 2. Przypadek? Nie wydaje mi się. To teraz będzie chyba mój ulubiony segment, czyli inspirowanie się i stylizowanie się na stare kreskówki. I tu już idziemy tak dookoła. Akurat tego, że jak powiedziałem, że ludzie próbują wrócić do starej formuły. To możesz wyjaśnić nam między innymi o co dokładnie chodzi. Dużo kreskówek, znaczy gier, jak na przykład Cuphead, to wygląda jak kreskówki z lat 40., 30. A wiecie dlaczego? Tak jak powiedziała Janet przed chwilą, wszystkie gry stawały się fotorealistyczne, czyli jednakowe, nudne, przewidywalne. A wcześniej
Powiem wam tak, kojarzycie na przykład pierwszego Raymana albo podobne z tych gier. Każdy było kolorowe i tak dalej, tak samo robi Nintendo. I to jest też jeden z tych punktów, które charakteryzują rynek wschodnich gier. Tam jest bardzo dużo designów, jak i stylów, w których te gry są. Mamy 8-bitówki, mamy CRPG, mamy platformówki, mamy strzelanki, które niekoniecznie są fotorealistyczne, a nawet są przerysowane i inspirowane właśnie na te gry o wiele starsze. A to dlatego, że ludzie mają też przekonanie, że owszem, by chcieli zobaczyć naprawdę fajną grafikę i to, jak technologia się rozwija, ale też przede wszystkim według nich gra jest czymś odrealnionym, czymś odległym, czymś, co wygląda zupełnie inaczej niż to, na co patrzymy za oknem. Wiem, teraz to pewnie tak fantazjuję, tylko próbuję wam po prostu powiedzieć, że gra już tak od samego początku z realizmem miała prawie nic wspólnego, tylko po prostu później dalej powstawały już jak na przykład te kryminały czy inne thrillery, takie bardziej krwawe, takie bardziej realistyczne, ale tak na początku gry po prostu nie miały nic wspólnego z realizmem. Więc to jest tak, jak powiedziałem właśnie te 5 minut temu, że ludzie teraz próbują cofnąć się do korzeni i jednak wrócić do rzeczy, które były sprawdzone lata temu i które, jak widzimy, ludziom po prostu tego brakuje. Jak na przykład Hades 2. Dlaczego tak bardzo ludzie go lubią? Dlaczego tak bardzo ludzie lubią tego Hadesa? Za gameplay? Owszem. Ale również za postacie. Za projekty. Za stylizację. Albo Cult of the Lamb. Też ludzie bardzo sobie chwalą. Don't Starve'a. Minecraft'a. Ori and the Blind Forest. Tego można byłoby naprawdę sporo wymienić, a to są tylko gry na PC-cie. To samo polecam. Niedawno ukrywałam Hollywood. To też gra była stylizowana na poklatkowe filmy. No właśnie. Teraz też podobno na nowych game, na Summer Game Feście była pokazana taka jedna gra, która bardzo przypomina mi stylem klatkarzy właśnie nowego Spidermana. Ludzie po prostu już chcą też, tak jak powiedziałem, uczknąć sobie troszeczkę więcej tego pysznego torciku zwanego fejmem. Tylko pytanie, czy im się to uda i czy to wykorzystają dobrze. Cóż, akurat to pozostawię wam do dalszej dyskusji, bo ja nie jestem czarodziejem ani jasnowidzem w tym wypadku. Ale ja myślę, że jeżeli ktoś naprawdę to dobrze wykorzysta, to w tym momencie już wszyscy prawdopodobnie będziecie wygrani. Tylko pamiętajcie, żeby to robić z głową, a nie z tyłkiem, wiadomo gdzie. Taka dobra rada. Tak. Gry na licencji. To jest już naprawdę długi temat, a raczej był dawno temu w odległej przyszłości i nadal tak jest. Gry na licencji, powiem wam tak, ja nie zaliczam ich do konkretnej kategorii. A wiesz dlaczego, Janet? Bo różne gatunki są. Tak, zgadza się. I dobrze, dam wam taki przykład. Kojarzycie Potwory kontra Obcy? Też powstała gra na PC-cie. Albo nie, dobra, Ratchet & Clank akurat jest dość złym przykładem, bo to jest marka własna. Ale ja to nigdy o, wiem, nie na zapomnę. Przykład Mega Mocne albo Kropsiki, inne zjawiska pogodowe, Rodzinka Robinsonów z Disneya. Były to gry robione przez małe studia na licencji filmów. Ja nazywam to takimi sezonówkami, takimi krótkimi gierkami. Zazwyczaj to były gry zręcznościowe, platformówki, albo nawet akcyjniaki. Nie zaliczam jakby ich do danego gatunku, ponieważ gry na licencji są dość specyficzne. Znaczy, jeżeli chodzi o Star Warsy, to powiedzmy, że one też jakby znalazły swoją niszę,
ale gier z gatunku Star Wars też mamy dużo. Mamy pojawiający się niedługo Outlaws, mamy też Upadły Zakon, mamy Hunters, teraz mamy mamy Squadrons, mamy Battlefronta 2, więc mamy i strzelanki, wyścigówki, mamy symulatory wyścigów kosmicznych, lotów X-Wingami. Także jeżeli chodzi o gry na licencji, czasami były dobre, a czasami no po prostu tragiczne. A czasami to są po prostu ja takie, to... które po prostu lepiej się wspomina niż gra. Ja to nigdy nie zapomnę. Z takich tragicznych, gry na podstawie Szybkich i Wściekłych sprzed 4 lat. Jaki to był pastisz. A chcecie naprawdę dobrą grę na licencji, to polecam wam na przykład Epokę Lodowcową 3. Jest to platformówka, bardzo prosta. Także jeżeli naprawdę chcecie się fajnie pobawić, i powiem wam, że nawet system walki jest tutaj nawet dość dobrze zrobiony. Ja zrobiłem bodajże nawet kiedyś gameplay z tego na moim kanale. To prawdopodobnie w opisie znajdzie się link do tej playlisty, więc będziecie mogli sobie to obczaić. Wtedy mój mikrofon był praktycznie z mikrofalówki, więc możecie niestety nie wytrzymać mojego głosu. Ja to lubię gry Lego. One też często na licencji. Nie, nie, wiesz co? Lego to jest jeszcze zupełnie inna rzecz. Lego to jest piaskownica. A film czy gra to jest tylko jej tło. Ja bym nie wrzucał Lego do jednego worka, na przykład z Epoką Lodowcową, czy z Szybkimi i Wściekłymi, albo z G.I. Joe, czy z Transformers, ponieważ samo Lego, jak już wspominałem, w pierwotnym założeniu, jako klocki, są po prostu taką piaskownicą, są po prostu budulcem. A dana historia, czy gra, film, są po prostu tłem, do którego te klocki się dostosowują. Jak sama wiesz, jest bardzo dużo fanów gier Lego. Teraz będzie, z tego co dowiedziałem się, będzie wchodzić nowe Lego, ale Horizon Adventure. Lego Horizon Adventure. A poza tym same te gry Lego też bardzo szybko zaczęły ewoluować. Począwszy od takich bardzo, może nie tyle co prostych, co takich migowych gier, jak na przykład Indiana Jones czy Piraci z Karaibów. A kończywszy na kolejnych nowych Gwiezdnych Wojnach, czy też trylogii Gotham od Batmana. Więc tego było bardzo dużo. No w sumie jeszcze jest Harry Potter, ale tu mówię, tu można byłoby naprawdę porobić. Ja upolewam na tam anulowanym Lego Disney gry, bo nie ma mocni Lego, były świetne. A widziałem. Też mi się nawet podobało. Bardzo mi się też podobał Lego Jurassic World. Teraz czekam na Funko Pop gry. Bo podobne to Lego wydaje się. Czekaj, są Funko Popy z Lego? Nie, ja mówię, gra wychodzi, on Funko Pop. Podobne to Lego. Rozumiem. W tym roku wakacje. To w takim razie trzeba będzie sobie zobaczyć. A co myślisz też o grach na licencji na telefon? O, to jest, są bardzo antyczne czasy. To wiesz co, o tym można byłoby zrobić jeszcze oddzielny temat, ponieważ sprawa nie jest taka prosta. Ponieważ same te gry na licencji na telefon były różne. A bo dobra, wiecie co, ja sobie to po prostu zostawię na następny podcast. Trzeba będzie sobie to zapisać, bo temat jest jeszcze głębszy niż to, co mógłbym ci powiedzieć na teraz. Ja jedynie powiem, że niektóre były fajne, a niektóre to mam sobie mech, ja typu połącz trzy kropki. Nie, ja cię rozumiem, tylko też zależy od wersji. Ale o tym opowiemy kiedy indziej, bo jednak chciałbym mieć coś w zanadrzu. No cóż. Ja tylko moje zdanie powiem, że to jest różna jakość. Bo te wszystkie klony Candy Crush, to było ich dużo. Nadal jest ich dużo.
I nadal ludzie w to grają i płacą pieniądze za to. Gry o grach na telefon to zrobimy oddzielny materiał. Bo jest o czym opowiadać, no. A ich historia jest jeszcze nawet dłuższa niż gier komputerowych. Znaczy dobra, może nie no. Aż tak dłuższa, ale też jest długa, tak samo jak wszystkich naszych gier. No dobrze, misiaki, skoro tak długo z nami wytrzymaliście, to chciałbym wam jeszcze coś ogłosić. Mówię, że na razie takich pełnoprawnych recenzji nie będzie, muszę znaleźć sobie, no jak to powiedzieliśmy wcześniej, trochę czasu. Ale już mam na jedną rzecz pomysł. Nie będzie to nic inspirowane na razie Netflixem, nic z nowych rzeczy, ale jest to coś, co kiedyś oglądałem za dzieciaka, ale to było nawet całkiem dobre. Także widzimy się następnym razem i mam nadzieję, że za tydzień też będziecie na naszym podcaście. Także do zobaczenia we wtoreczek. Do następnego. Do zobaczenia we wtorek o 14:00.